Dzień dobry Państwu. Ja tutaj chciałem na początku pozdrowić wszystkich polityków, wszystkich chorych na boreliozę, którzy już o tym wiedzą, również wszystkich tych, którzy się o tym dowiedzą, tych źle leczonych, tych, którzy już w końcu odnaleźli tą właściwą drogę, jak powinni być leczeni, a panom i paniom politykom wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia w nowym roku i życzyć im podejmowania mądrych decyzji, szczególnie jeśli chodzi o zdrowie. Też chciałem się zwrócić nie tylko do polityków, ale uderzyć w ten deseń, czyli chyba chodzi o Ministerstwo Zdrowia całe. Piszemy, słuchajcie, do Was pisma, prośby, interpelacje, petycje. Niestety jakoś się to odbija, a Wy nie wiecie, co Wy robicie. Ludzie cierpią, mamy pandemię, ja uważam XXI wieku, którą jest borelioza, jest to jednostka chorobowa śmiertelnie niebezpieczna, wy jej nie doceniacie. Lekarze w Polsce nie wiedzą, jak to leczyć, leczą źle. Ci, którzy wiedzą, to mają ręce związane z systemem, w którym pracują. Słuchajcie, potrzeba zmian, bo ludzie cierpią, ludzie umierają. Pieniądze z budżetu idą na złą diagnozę, złe leczenie i tak dalej. Tak naprawdę można by zaoszczędzić. Słuchajcie, taki standardowy pacjent z boreliozą, zanim dojdzie do tego, co mu dolega, przejdzie przez setki różnych lekarzy, różnych badań, różnych diagnoz, jest leczony na coś innego, przecież te pieniądze idą z naszego budżetu, tak? My płacimy składki, wy te pieniądze wyrzucacie. Lepiej byłoby się bliżej przyjrzeć tej jednostce chorobowej, przeznaczyć odpowiednie pieniądze na tą jednostkę chorobową, zbadać ją bardziej, ją i koinfekcję, i proszę mi wierzyć, że te pieniądze do budżetu wrócą, tak? Wy na tym naprawdę zaoszczędzicie. To nie jest nic takiego. Ludzie po prostu będą zdrowsi. Może uratujecie nawet życie, bo ludzie naprawdę umierają, tak? Na różne jednostki chorobowe, SM, SLA, stwardnienie rozsiane, zanikowe boczne. My podejrzewamy, że jest to duży związek właśnie z boreliozą. I naprawdę nie zajęło mi to dużo czasu, bo ja nie jestem lekarzem. Ja jestem właśnie pacjentem, który był źle diagnozowany, źle leczony, źle prowadzony. 4 lata bujania się po lekarzach, słuchajcie, morfologię, skierowania na badania, nerwice, nie nerwice, hipochondryctwa, totalne bzdury lekarze mówili. Chcieli leczyć na wszystko, tylko nie na to, co potrzeba. I ktoś za to, proszę Państwa, musi zapłacić. Ja bym chciał, żeby Państwo wysłuchali takiej petycji, która była również do Państwa wysyłana, natomiast pozostała bez odzewu. To jest petycja, którą nasze koleżanki napisały. Pod tą petycją się bodajże podpisało 2,5 tysiąca osób. Niestety do mnie nie dotarła żadna odpowiedź. My nie wiemy nawet, czy Państwo w ogóle rozumiecie, co my do Was mówimy, o co my Was prosimy. Proszę posłuchać. Jest petycja o wprowadzenie nowych rozwiązań w systemie ochrony zdrowia w zakresie leczenia boreliozy. Czym jest w ogóle borelioza? Bo gros Państwa może nie wiedzieć w ogóle, co to jest, więc my Państwu chętnie o tym opowiemy z własnego doświadczenia. Proszę posłuchać. Wieloukładowa choroba zakaźna, znana pod nazwą boreliozy lub choroby z Lyme. To obecnie jedna z najszybciej rozprzestrzeniających się chorób w Polsce. Można zaryzykować określenie, że epidemia. Ja uważam, że tak jest, ba, XXI wieku. Nie wiecie o tym? To się przekonacie wkrótce. Oficjalne statystyki nie oddają rozmiaru problemu. Dlaczego? Bo ludzie są źle diagnozowani. Nie wszystkie przypadki są zgłaszane, zaś wiele osób cierpiących pozostaje nadal niezdiagnozowanych lub żyje z diagnozami postawionymi błędnie. Ponadto też nierzadko ci, którzy zdecydowali się na terapie prywatne, nie wracają już do leczenia w ramach publicznej służby zdrowia. Wszystko to sprawia, że skala zjawiska jest poważnie niedoszacowana. Objawy są niezwykle zróżnicowane. Lista obejmuje przynajmniej kilkadziesiąt możliwych dolegliwości ze strony układu nerwowego, pokarmowego, serca, mięśni, kości i skóry, wzroku i psychiki. Bardzo istotne jest prewencyjne informowanie o niebezpieczeństwach związanych z tą chorobą i wytworzenie powszechnej wiedzy o tym, czym ona jest, w jaki sposób się rozprzestrzenia, jakie symptomy powinny zwracać szczególną uwagę pacjenta. Drodzy Państwo, co byśmy tutaj, odnosząc się do tego, co powiedziałem przed chwilą, chcieli?
chcielibyśmy, żeby Państwo bardziej i baczniej przyjrzeli się tej jednostce chorobowej. Przede wszystkim, żeby były organizowane szkolenia dla lekarzy. Jak to powinno być leczone? Przyjrzyjcie się nowym wytycznym z ramienia lekarzy i LAS, którzy najskuteczniej leczą tą chorobę, i zorganizujcie dla tych lekarzy szkolenie. Zmieńcie te wytyczne na właściwe, bo obecne jakie są, pozostawiają ludzi w cierpieniu, w męczarniach. Niejednokrotnie ci ludzie zostają inwalidami, a niejednokrotnie giną, ale w karcie zgonu zawsze wpisujecie niewydolność oddechowo-krążeniowa. Nikt nigdy pewnych zgonów nie skojarzy z tą jednostką chorobową, a ja już wiem, że takie są. W Polsce nie prowadzi się należytej kampanii informacyjnej w tym zakresie. Wciąż powszechny jest brak świadomości pacjentów, że charakterystyczny rumień występuje w mniej niż połowie przypadków zachorowań. Drodzy Państwo, o co tutaj chodzi? Lekarze bardzo często pytają się, czy po ugryzieniu kleszcza był rumień. Niestety rumień występuje w 30% przypadków, a w 70% go nie ma. Wobec tego lekarze błędnie czasem każą czekać i mówią, że nie ma potrzeby robienia badań, bo nie było rumienia. Skazują tych ludzi na cierpienie, na wejście boreliozy w fazę przewlekłą. To jest niedopuszczalne i tak nie może być. Jedną z wielkich przeszkód w walce z boreliozą są powszechne trudności z jej diagnozowaniem. Lekarze pierwszego kontaktu, specjaliści różnych dziedzin nie bardzo potrafią połączyć objawy z tą jednostką chorobową. Pacjent zbyt rzadko, w czym niestety ma swój udział dążenie Funduszu Zdrowia do nadmiernej oszczędności, są kierowani na specjalistyczne badania laboratoryjne. Najczęściej wybierane są to testy ELISA, czy badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, których czułość jest wysoce zawodna. Ryzyko otrzymania wyników fałszywych ujemnych jest bardzo wysokie. Testy, które są bardziej wiarygodne, Western Blot, KKI lub LTT, są droższe i chory zazwyczaj zmuszony jest wykonywać je bez refundacji, z własnej inicjatywy i z własnych środków. Drodzy Państwo, o co tutaj chodzi tak jaśniej, żeby powiedzieć, ludzie nie mają pieniędzy na prywatne leczenie boreliozy. Niestety my wiemy, że tylko prywatne leczenie jest skuteczne, więc zróbcie coś, żeby zrefundować chociaż diagnostykę porządną. Testy, które Państwo refundują, są tak słabe, my je szacujemy na 30 do 50% wiarygodności. Mogą być bardzo często fałszywie ujemne, szczególnie przy przewlekłej boreliozie. Nikt tego tematu nie bada, nikt się temu nie chce przyjrzeć ani słuchać. Lekarze myślą, że wszystko wiedzą, tak naprawdę nie wiedzą nic o tej chorobie. Proszę Państwa, już nawet jakbyśmy się przyjrzeli, ile lekarze mają na studiach o tej jednostce chorobowej, to jest to jakaś żenada, to jest strona albo dwie strony A4. To jest choroba, którą się określa, że się leczy 3 tygodnie antybiotykami, a po 3 tygodniach, jeżeli są objawy, to już nie jest borelioza, a coś innego i tego się już nie leczy. Tak nie wolno. Ludzie cierpią, ludzie się męczą, wy ich zostawiacie samych sobie z ich problemami, z ich cierpieniem. Odsyłacie do lekarzy innych specjalizacji, ci ich leczą na inne rzeczy albo nie leczą w ogóle. Ci ludzie trafiają koniec końców do psychiatry, do psychologów, mają podawane leki sedacyjne typu Xanax i inne, które rozwalają ich psychikę i niszczą życie. Bardzo często eliminują już dalszego w ogóle życia i egzystencji w społeczeństwie, a także braku możliwości podjęcia jakiejkolwiek pracy. No gdzie z rozwaloną psychiką iść do pracy? Drodzy Państwo, długotrwałe i bezskuteczne chodzenie do lekarza, kosztowne dla zdrowia oraz finansowo weryfikowanie wielu fałszywych tropów i życie bez diagnozy przez długi czas, nierzadko całe lata, to doświadczenie znanej większości dotkniętych chorobą z Lyme. Wielu spotyka się z niezrozumieniem bądź nawet lekceważeniem ze strony specjalistów medycyny i otrzymuje łatkę hipochondryków. Drodzy Państwo, wiem to po sobie. Bo mi pani doktor, jak cierpiałem, fizycznie odczuwałem ból, powiedziała, robiąc podstawowe badania, czyli morfologię, podstawowe badania neurologiczne, że jestem klasycznym przykładem trzeciego roku studiów medycyny akademickiej hipochondryka. Drodzy Państwo, jest coś takiego jak błąd w diagnozie i błąd w leczeniu. Ta pani naraziła mnie na utratę zdrowia, a nawet życia tą diagnozą. Całe szczęście nie poszłem tym tropem,
i zlekceważyłem to, co do mnie powiedziała, dzięki jednemu lekarzowi, który wskazał prawdziwą diagnozę. Boję się pomyśleć, co by się stało, jakbym skłonił się ku tej diagnozie, którą pani doktor tutaj postawiła. Nierzadko dolegliwości powodowane przez tą chorobę tłumaczone są czynnikami psychicznymi. Osoby te kieruje się na leczenie psychiatryczne, które marnotrawi cenny dla ich wyzdrowienia czas na niewłaściwie dobrane terapie. Inną grupę stanowią pacjenci, u których podstawowe objawy kliniczne postawiono błędną diagnozę. Chorób stawowych, fibromialgii, stwardnienia rozsianego, SLA, Parkinsona, Alzheimera czy innych schorzeń autoimmunologicznych i neurodegeneracyjnych. Życie z chybioną, a nie skoordynowaną diagnozą oznacza cierpienie przez lata, a nawet nieodwracalne kalectwo lub śmierć. Przy tej okazji warto podkreślić, że koszty takich fałszywych rozpoznań i niewłaściwego leczenia ponosi sam pacjent, ale też poważnie, przede wszystkim niepotrzebnie obciążają one budżet Funduszu Zdrowia. Gdyby zatem polepszyć fatalny obecnie standard diagnozowania i leczenia boreliozy, można by duże środki finansowe wydawane dziś bezcelowo przeznaczyć na autentyczną pomoc i leczenie. Drodzy Państwo, Wy wyrzucacie pieniądze. Nas jest setki tysięcy chorych, którzy już wiemy, że są chorzy. Nas jest setki tysięcy chorych, którzy nie wiedzą jeszcze, że są chorzy. I nas jest setki tysięcy chorych, którzy są w tej chwili źle leczeni. Naprawdę, jakby to policzyć, drodzy Państwo, nie słuchając nas, wyrzucacie bardzo dużo pieniędzy, naszych pieniędzy, z Waszego budżetu przeznaczonego na leczenie pacjentów. Lepiej te pieniądze przeznaczyć na właściwą diagnozę, na prawidłowe leczenie, na szkolenia, na wytyczne, na kampanie informacyjne. Podejrzewam, że będzie to duży, mniejszy nakład finansowy niż jest teraz. Wpływ na postępującą utratę zdrowia osób zarażonych boreliozą ma także termin oczekiwania na wizytę u specjalisty chorób zakaźnych. Średnio pół roku, a nawet dłużej. Ze względu na czynnik upływu czasu bowiem podkreślić należy, że szansa na powrót do zdrowia i szybkość wyleczenia jest tym większa, im krótszy jest czas pomiędzy zarażeniem a rozpoczęciem odpowiedniej walki z chorobą. Drodzy Państwo, ludzie, którzy nie wiedzą, nie mają pojęcia, co to jest borelioza i z czym to się je, naturalnym jest, iż są kierowani do zakaźnika, lekarza poradni chorób zakaźnych, gdzie się niestety bardzo długo czeka na wizytę lub można iść prywatnie za pieniądze. Proszę mi wierzyć, 80% ludzi nie ma tych pieniędzy na to leczenie. Nie stać ich na to, żeby chodzić jeszcze na prywatne wizyty do lekarzy, pomimo tego, iż mają odprowadzone składki za ubezpieczenie zdrowotne z ich dochodów. Także, drodzy Państwo, powyżej zasygnalizowane sprawy nie zamykają listy przeszkód, jakie stawia się przed chorymi na ich drodze do wyleczenia publiczna służba zdrowia. Wielu jest takich, u których borelioza została wprawdzie rozpoznana poprawnie, jednakże zastosowano u nich leczenie zbyt krótkie i powierzchowne, przez co osoby te zmagają się z objawami nieustannie lub wracają do leczenia szpitalnie na oddziałach zakaźnych regularnie, nawet co pół roku. Drodzy Państwo, pacjenci, którzy trafią i dożyją i doczekają tego zakaźnika, są leczeni około 3 tygodni. To leczenie jest w ogóle bezskuteczne i nie ma sensu. To leczenie jedynie by miało sens wtedy, kiedy ugryzienie kleszcza i zarażenie miało, powiedzmy, byłoby w dniu wczorajszym na przykład, a dnia następnego pacjent trafia do takiego szpitala, jest od razu leczony, ale sam okres oczekiwania na zakaźnika to jest pół roku, także pacjent czeka z chorobą, powiedzmy, pół roku lub 3 miesiące, czeka, aż choroba się rozsieje, trafia do zakaźnika, jest leczony 3 tygodnie, wychodzi pseudozdrowy, powiedzmy, z ciężkimi objawami ze szpitala i zostaje pozostawiony sam sobie. Zaczyna się czuć coraz gorzej i fatalnie. Chce wrócić do tego szpitala. Niestety, za 4 miesiące szpital sobie życzy wizyty kontrolnej. Pacjenta odsyła z objawami do lekarzy innych specjalizacji. Ci niejednokrotnie błędnie diagnozują inne choroby i zaczynają pacjentów leczyć na wszystko, tylko nie na to, co trzeba. Standardowa terapia oznacza leczenie jednym antybiotykiem, rzadziej dwoma, przez okres od 4 do 8 tygodni. Niestety wykazuje ona skuteczność jedynie w przypadkach świeżo nabytej infekcji. W obecnym stanie
leczenia nie uwzględnia się sytuacji obrazu klinicznego pacjenta, który cierpiąc na chorobę w późniejszym, przewlekłym stadium wymaga długotrwałej terapii, jak również pomija się fakt, iż ta jednostka chorobowa zazwyczaj nie występuje sama. Towarzyszą jej groźne i oporne koinfekcje, takie jak bartonelloza, babesioza, chlamydioza, mykoplazmoza, yersinioza i inne. Brak równoległego leczenia koinfekcji utrudnia pokonanie samej boreliozy. Drodzy Państwo, w języku naszych lekarzy, naszego systemu NFZ i leczenia boreliozy, w którym tutaj funkcjonujemy w tym kraju, nie ma w ogóle mowy i nie ma mowy o leczeniu koinfekcji. Jeżeli zadajemy niewygodne pytania lekarzom, oni mówią tak, że albo nasz układ odpornościowy sam sobie z tym poradzi, albo że podają antybiotyk, który działa na wszystko. Nie ma antybiotyków, które działają na wszystko. Nie ma takiego układu odpornościowego, który sam sobie z wszystkim poradzi. To są dwa bardzo proste wytłumaczenia, bo lekarze nie wiedzą, nie mają możliwości tego leczenia, bo wasz system im na to nie pozwala. Ten system trzeba zmienić. Trzeba ująć to w tych zmianach, że są koinfekcje, trzeba przeznaczyć pieniądze na diagnostykę tego, która w tej chwili jest tylko prywatnie i jest bardzo kosztowna i robią ją tylko 3 laboratoria w Polsce. I trzeba zacząć, drodzy Państwo, działać. Nie ma sensu leczenie samej boreliozy bez uprzedniego wyleczenia koinfekcji. Drodzy Państwo, zawsze praktycznie dostajemy coś do boreliozy, także przy zakażeniu praktycznie każdy z pacjentów, a jest ich setki tysięcy i będzie coraz więcej, ma coś jeszcze i to coś jeszcze nie jest ani diagnozowane, ani leczone. Chory z zaawansowaną, późną postacią boreliozy zostaje w ten sposób niejako pozostawiony poza systemem, są zdani na samych siebie i pomoc najbliższy. Największą szansę osiągnięcia stanu bezobjawowego lub przynajmniej uwolnienia się od części objawów, gdyż niektóre szkody dokonane w organizmie przez chorobę pozostają trwałe, daje im podjęcie leczenia u nielicznych w naszym kraju lekarzy stosujących dłuższe terapie. Według zaleceń Międzynarodowego Towarzystwa Boreliozy i Chorób Towarzyszących ILAC. Jest obecnie w Polsce leczenie w 100% prywatne. Całkowity koszt prowadzonej w takim terapii, przedłużonej terapii wraz z koniecznym wsparciem organizmu suplementacją i interwencją dietetyczną wymaga od pacjenta wysokich nakładów finansowych ponoszonych z własnej kieszeni. Drodzy Państwo, ja boreliozę leczyłem 1,5 roku. Bardzo ciężki przypadek, wiem co to jest, ze zmianami w mózgu. Leczenie 1,5-roczne, dopiero po 1,5 roku ja się poczułem lepiej, kosztowało mnie 25 tysięcy. Są ludzie, którzy wydają więcej. Ja różnymi sposobami małem się tego, żeby te koszty ograniczać, ciąć na połowę. Kombinowałem jak się da, zamieniałem suplementy, kupowałem zamienniki. Jednak pomimo wszystko to leczenie nie jest refundowane i wszelkie odpłatności są 100%. Natomiast w tej chwili jedyne skuteczne leczenie boreliozy i koinfekcji. Drodzy Państwo, osoby, których na to nie stać, znajdują się w zamkniętym punkcie. Zaniedbanie leczenia powoduje coraz większy upadek na zdrowiu, znacząco upośledzając zdolność chorego do pracy lub też pozbawiając go jej całkowicie. Może to skutkować utratą podstawowych środków do życia i co z tego wynika? Dalszą niezdolnością do zebrania funduszy na rozpoczęcie leczenia. Drodzy Państwo, chciałem też powiedzieć, że różnego rodzaju fundacje nie lubią tej jednostki chorobowej i bardzo często nie chcą pomagać tym ludziom i brać udziału w zbiórce środków na refundację diagnostyki, nie mówiąc o leczeniu. Należy podkreślić, że cierpienie fizyczne i psychiczne ograniczające aktywność prywatną, zawodową i społeczną, o ile idzie w parze z poczuciem odrzucania i brakiem nadziei na zmianę, powoduje realne niebezpieczeństwo występowania samobójstw wśród chorych. Dotykając finansowego aspektu leczenia, nie sposób pominąć kwestii systemu ubezpieczeń rent i orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, który idąc ręka w rękę ze skostniałą praktyką traktującą boreliozę niczym lekką, łatwą do wyleczenia infekcję, powoduje wykluczenie osób nią dotkniętych. Do zupełnie wyjątkowych należą okoliczności, o których faktyczna niezdolność lub częściowa niezdolność do pracy u osób dotkniętych chorobą z Lyme zostaje formalnie uznana przez ZUS,
gdyż w praktyce tej instytucji sama borelioza nie jest uważana za jednostkę chorobową skutkującą niepełnosprawnością. Za wyjątkiem tych przypadków, gdzie może zostać zaliczona do chorób zawodowych, dotyczy to tylko rolników i leśników. Drodzy Państwo, borelioza to ciężka, przewlekła, wieloukładowa choroba narządowa, która powoduje trwały uszczerbek i ciężki uszczerbek na zdrowiu. Zajmuje centralnie obwodowy układ nerwowy. Zmieńcie coś tutaj w tych wytycznych, bo ci ludzie pozostaną sami sobie. Nikt im nie chce pomóc. Oni nie mają środków do życia niejednokrotnie, już nie mówiąc o leczeniu. Oni żyją w męczarniach, bo ta choroba tak szybko nie zabija. Ona zabija bardzo powoli. Te zmiany nie są widoczne z zewnątrz, bo one idą od centralnego obwodowego układu nerwowego. Powoli są wyłączane różnego rodzaju organy, które decydują o naszym zdrowiu. Bakteria penetruje i przekracza barierę krew-mózg do mózgu. Tam powoduje zmiany demilizacyjne. I ja, drodzy Państwo, podejrzewam, że tak ciężkie choroby jak SLA, SM, różnego rodzaju choroby autodegeneracyjne mózgu, nie wiem, Alzheimer, różnego rodzaju demencje starcze, mogą być spowodowane i bardzo proszę, przyjrzyjcie się temu, zróbcie coś, żeby były badania na ten temat, może być spowodowane nieleczoną bakterią boreliozy i koinfekcjami. Tutaj mówię ze szczególnym naciskiem na Bartonelle, bo jest to straszne paskudztwo. Tą jedną bakterię, Bartonellozę, ludzie, która daje straszne objawy, leczy się 6 miesięcy. Drodzy Państwo, 6 miesięcy. Natomiast u nas w obecnym systemie nie leczy się wcale. Szanse otrzymują tutaj osoby, które oprócz zawodowych tych objawów mają możliwość udokumentowania swoich dolegliwości za pomocą obrazów RTG, rezonansu magnetycznego z widocznymi uszkodzeniami narządów i tym podobnych dowodów, ale nie tyle samej choroby, co jej trwałych skutków stwierdzonych przez specjalistów dziedzin medycyny innych niż zakaźnictwo. Wówczas w najlepszym razie borelioza bywa zakwalifikowana jako choroba towarzysząca, lecz nie jako główna przyczyna orzeczenia o niepełnosprawności. Skutkiem takich praktyk jest też taki, że część z grupy chorych, którzy otrzymali wcześniejszą niewłaściwą diagnozę, na przykład stwardnienia rozsianego, i mają już świadomość, że jest ona błędna, nie dąży do jej zweryfikowania, gdyż utrzymanie tego rodzaju diagnozy stanowi ich jedyną szansę na otrzymanie niezbędnego im wsparcia w postaci świadczeń rentowych. Drodzy Państwo, bardzo dużo pacjentów jest źle diagnozowanych, my mamy na to dowody, myśmy do tego doszli. Mają postawioną błędną diagnozę. Lekarze ich leczą sterydami, stwardnienie rozsiane lub stwardnienie zanikowe boczne. Niestety stan zdrowia ich się pogarsza. A mamy znane przypadki, mamy dowody i znane nam są przypadki na to, że właściwa diagnoza i właściwe leczenie, czyli leczenie podłoża choroby, czyli bakterii, które mogły wywołać ten stan, zatrzymuje śmiertelnie niebezpieczną chorobę. Wy przyjrzyjcie się temu zjawisku, bo to może być rozwiązanie na tutaj takie nieuleczalne jednostki chorobowe jak SLA i SM. W Stanach Zjednoczonych ktoś zrobił takie badania, ja też do nich miałem dostęp, widziałem je na internecie i Państwo też sobie mogą sprawdzić. Zrobili, pobrali od zmarłych osób próbki tkanki mózgu, zrobili to osoby z degeneracjami mózgu, z SLA, z SM-em, z Alzheimerem, z różnymi takimi chorobami autoimmunologicznymi. Dziwnym zbiegiem wspólnie u tych wszystkich ludzi w mózgu znaleźli bakterię boreliozy. Może przypadek, a może nie. Sytuacja, w której obywatelom, w dodatku płatnikom składek zdrowotnych, nie daje się możliwości podjęcia skutecznego leczenia w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, ani też otrzymania zabezpieczenia socjalnego w okolicznościach przewlekłej choroby, jest ogromną niesprawiedliwością i krzywdą nie tylko dla nich samych, lecz odbija się negatywnie w życiu całych rodzin. Stoi zresztą w sprzeczności z artykułem 68 Konstytucji RP, zgodnie z którym obywatelom należnie, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Drodzy Państwo, no tak jakby ten zapis nie miał tutaj dla Państwa znaczenia,
No znaczy państwo robią wszystko zgodnie z przepisami, zgodnie z wytycznymi, tylko proszę nam wierzyć, że te wytyczne są złe. Proszę zmienić te wytyczne, my o to prosimy, my do państwa wołamy. Chorzy oraz reprezentujący ich stowarzyszenia czynili już liczne starania w kierunku wrażliwienia decydentów na ów niemożliwy do zaakceptowania stan rzeczy. W roku 2013 Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę złożyło raport na ręce ówczesnego ministra zdrowia, zaś w roku następnym przedstawiło realne propozycje zmian systemowych. Mimo tego do dziś dnia nie zostały jeszcze podjęte decyzje polityczne, które uwzględniałyby obywatelskie postulaty w sprawie koniecznych zmian dotyczących leczenia choroby z Lyme. My chorzy, ich rodziny, przyjaciele i ludzie świadomi wagi problemu apelujemy zatem do państwa, do Ministerstwa Zdrowia, do was politycy o pilne wprowadzenie nowych rozwiązań w systemie ochrony zdrowia, które wytyczyłyby lepsze od dotychczasowych drogi w postępowaniu z tą trudną chorobą, szczególnie w przewlekłej postaci, zmieniając standardy jej leczenia w Polsce w sposób uwzględniający całościową sytuację pacjentów. Dziękuję. Drodzy państwo, jeżeli znajdzie się polityk, jeżeli znajdzie się osoba kompetentna, która będzie się chciała przyjrzeć temu problemowi i zająć się tym problemem, bardzo proszę o kontakt. Ja jestem Michał Szebelski, numer telefonu 795-765-798. Proszę do mnie zadzwonić, bo tym ludziom trzeba pomóc. Ja jestem pacjentem, który przeżył tą chorobę, wiem, z czym ją się je, co niestety coraz więcej ludzi dołącza do nas, do grupy wsparcia Akademii Boreliozy i innych towarzyszących na Facebooku, które pomagają tym ludziom, ale są to grupy zamknięte i nas naprawdę jest 1000, jest 2000, a ludzi z problemami jest setki tysięcy i te setki tysięcy mogą nie mieć dostępu do internetu. Jeżeli nie mają, to powoli będą umierać. Także drodzy państwo, zmierzcie się z tym problemem, bo ten problem za chwilę może przyjść do was, do kogoś z członków waszej rodziny i wtedy zobaczycie na własnej skórze, o co my prosimy, o co my prosiliśmy i o co my będziemy prosić i apelować, żeby te zmiany doszły do skutku. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i wszystkiego dobrego w nowym roku i podejmowania mądrych decyzji. Dziękuję.